Latem nie musimy wyjeżdżać poza powiat chrzanowski, by dobrze się bawić. Osoby aktywne mogą spędzać czas przemierzając rowerem Puszczę Dulowską. Znajdujemy się na terenie Puszczy Dulowskiej, to jest gmina Trzebinia i to jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, która powstała, zrobiona przez Nadleśnictwo Chrzanów. Jest ona taką bazą wypadową, okoliczne tereny, Zamek Tenczyn, Skałka Triasowa w Bolęcinie. Ja mogę dodać, że stąd jest i na Kraków, na dalsze jeszcze wyjazdy, no nie? Także tutaj lasem można jechać prawie po sam Kraków. A w samej puszczy, około 3 km stąd, znajduje się taka ciekawostka, jeden z 400 dębów posadzonych, a które poświęcił w tej chwili obecnie święty Jan Paweł II. A co robić, aby się nie nudzić w czasie deszczu? Odpowiedź na to pytanie znaleźliśmy w Wygiełzowie. Zapraszamy do odwiedzenia Nadwiślańskiego Muzeum Etnograficznego. Znajdujemy się w skansenie w Wygiełzowie, a dokładnie w chałupie sołtysa Marchewki. Została ona przeniesiona do nas z Przegini Duchownej. Jest to najbogatszy obiekt, jaki posiadamy na terenie skansenu. Chałupa jest 1862 i należała do Mikołaja i Marianny Marchewków. Mikołaj Marchewka był bardzo zasobnym człowiekiem, kilkakrotnie wybieranym na sołtysa. Co możemy tu zobaczyć? Tutaj mamy bardzo bogate meble pozyskane wraz właśnie z chałupą. Znajduje się tu m.in. stół przepiękny z intarsjowanym blatem, wyścielana kanapa, krzesła, lampa naftowa. W drugim pomieszczeniu możemy zobaczyć piękne meble w stylu krakowskim. Zawsze był taki podział, że była izba paradna i izba, która była izbą codzienną. Czy pada deszcz, czy świeci słońce, zapraszamy do Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Nie zapomnijcie również odwiedzić sąsiedniej Alwerni. Znajduje się tam Małopolskie Muzeum Pożarnictwa, które istnieje dzięki grupie pasjonatów z Ochotniczej Straży Pożarnej gromadzących zbiory. Najcenniejszą ich częścią jest licząca się w skali europejskiej kolekcja dawnych pojazdów strażackich, w tym unikalny Mercedes z 1926 roku. Jest to najcenniejszy i najlepiej zachowany zabytek tego typu w Polsce. Niebanalna sceneria miasteczka rodem z Dzikiego Zachodu i kontakt z naturą zapewnia rodzinom wizyta w Western Park na trzebińskim osiedlu Gaj. Dzieci mogą uczyć się jazdy konno, poznają historię plemion Indian i trudy pierwszych osadników na Dzikim Zachodzie. W upalne dni zapraszamy na kąpieliska. Z kamerą odwiedziliśmy tym razem Zalew Chechło. Piękna plaża, bo w tym roku wymieniliśmy cały piasek i na jednej, i na drugiej plaży. No i tak jak mówię, nowy wypoczynek, jest piękna restauracja, są rowerki wodne, cały czas od godziny 10 do praktycznie 17. Wojsko do siatkówki plażowej. No, mnóstwo atrakcji. Staramy się też w soboty, niedzielę organizować jakieś granie, jakąś muzykę. Także jest przy czym posiedzieć, jest przy tym potańczyć. Cały czas staramy się, żeby to wszystko było w miarę bardziej urozmaicone z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Równie ciekawych miejsc w powiecie chrzanowskim nie brakuje. Mamy nadzieję, że na półmetku wakacji zainspirowaliśmy Was do odkrywania kolejnych.